Przebiegając wzdłuż i wszerz Galicję, znalazłem się w okolicy Krosna, nad brzegami Wisłoka. Nie każdemu zapewne z moich braci wiadomo, że Podgórze Galicyjskie ukrywa miejsca najpiękniejsze w Polsce. Trochę więcej oświaty, trochę więcej dobrego bytu między mieszkańcami, korzystniejsze cokolwiek położenie względem innych krain, a miałoby niepoślednią w Europie głośność. Gdzieś tutaj, najprawdopodobniej, na starym cmentarzu w Krośnie, w roku 1841 pochowano Jana Machnickiego, syna chłopa z Białobrzegów, cesarskiego i królewskiego urzędnika, ostatniego mieszkańca zamku Odrzykońskiego, który powszechnie uważany za wariata, do literatury polskiej wszedł jako ostatni król Polski. Literatura literaturą. A jak świadczą pamiętniki z epoki, galicyjska osiadła szlachta do połowy XIX wieku nie uznawała rozbiorów Polski. Legitymowanie się obowiązującym austriackim paszportem było powodem towarzyskich wykluczeń. Jednak przyjmowali Machnickiego w swoich domach. Seweryn Goszczyński, autor cytowanej przeze mnie powieści Król Zamczyska, trafił do ówczesnej Galicji po przegranym powstaniu listopadowym. Brał w nim udział w stopniu kapitana. Służył pod generałem Dwernickim, służył pod generałem Rybińskim, brał udział w ataku na Belweder. Był to bardzo utalentowany poeta ze szkoły ukraińskiej. W późniejszym okresie zagorzały to wiańczy. Dwory galicyjskie stały się bezpieczną przystanią dla wielu uchodźców z królestwa. Goszcząc w okolicy Krosna, w jednym z domów przyjaznych poznał był Machnickiego, którego zafascynował do tego stopnia, że stał się bohaterem jego powieści. Machnicki jest, mówiąc krótko, wariat. O przyczynach jego obłąkania rozmaicie powiadają. Najpodobniejsza do prawdy powieść, że będąc urzędnikiem cesarskim oddał się zbytnio pracy swojego urzędu i tym sposobem stracił jedną klepkę. Po tym przypadku naturalnie został bez domu, a że miał zawsze szczególny pociąg do Zamczyska, tam więc zamieszkał dwa pozostałe pokoje i był ich mieszkańcem, dopóki nie runęły. Nadto potrzeba panu wiedzieć, że się nazywa Królem Odrzykońskim i uważa się za samowładnego pana owych ruin. A stąd mamy nieraz pełno scen pociesznych. Opis spotkania poety z królem Zamczyska jest bardzo ciekawy z kilku względów. Towarzystwo prosi Jana Machnickiego o improwizowanie poezji. Skądinąd wiemy, że wiersze Machnickiego były przechowywane w archiwum ojców franciszkanów w Krośnie. Do dzisiaj się nie zachowały. To jednak sugeruje, że powieść Goszczyńskiego ma charakter ścisłej relacji.
chwili milczenia nagle zapytał. Widziałeś pan zamek Odrzykoński? Z daleka. Więc musisz tu być bardzo niedawno. Od tygodnia. Na tę odpowiedź postrzegłem niezadowolenie w twarzy Machnickiego. Jak to? Od tygodnia tu być i nie poznać zamku? To jednak tak blisko. A choćby i najdalej. Drugiego takiego miejsca nie ma na ziemi. Powinniśmy do niego pielgrzymować, jak muzułmanie do grobu proroka. Król Zamczyska rozczytywał ruiny zamku jako alegorię historii Polski. Zamek dla nich to tylko budynek kilkuwiekowy. Dzisiaj gruzy na nic nieprzydatne, chyba na materiał do jakiego żelni. Machnicki? Od sobie wariat, ale nic więcej. I zamykają usta spokojni, jak żeby największą prawdę powiedzieli. Nie lepsze od nich kroniki, a przynajmniej mało co lepsze. Spytaj kronik o początek tego zamku. Odpowiedzą, o dawny, kilka już wieków stoi. Nie wiedzą nic o tym, że on trwa od potopu. Ziarno jego przypłynęło z wodami potopu z raju. Spoczęło w tej pieczarze, przebiło swoim kiełkiem skały i wrosło w zamek. Z czasem zamek praojciec rozpuścił swoje korzenie podziemne. Bóg wie, jak daleko. Za dziesiąte góry, za dziesiąte wody. Bóg wie, jakie zamki powstały z jego drośli. Warszawski, krakowski, gnieźnieński i krocie innych. I Bóg wie, jakie jeszcze powstaną. Ale to tylko odrośle. Główny ich korzeń tutaj. Tutaj kołyska ich dziejów. Nie rozstrzygając, co w tej powieści jest prawdą, a co bajką, jednego jestem pewien. Dobrze jest podróżować z książką w ręku.